Wysoka Izbo, kłamstwo ma krótkie nóżki i to, co Antoni Macierewicz od 12 lat robi, jest po prostu kłamstwem smoleńskim. Inaczej się tego nazwać nie da. To, co robicie od 12 lat, to jest dzielenie Polaków. To jest podział, który służy wyłącznie naszym wrogom. Ten podział służy Kremlowi. Zaczęliście to robić 12 lat temu i apeluję, wreszcie skończcie. Ukróćcie szaleństwo Antoniego Macierewicza. Zakończcie tę farsę. Przestańcie tańczyć na grobach 96 osób. Nie wolno tego robić. Antoni Macierewicz jest człowiekiem znanym od wielu lat. To on pierwszy wyłupał oczy i wykuł uszy polskiej armii, likwidując WSI. Przypominam, zdradziecki raport przetłumaczony na język rosyjski. Proszę tu wyjść, panie Macierewicz, powiedzieć, dlaczego kazał go pan przetłumaczyć na język rosyjski. Panie Boże, dziękuję panu bardzo.